Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za przybycie Suwalskim Medium. Mamy nadzieję, że za Państwa pośrednictwem dotrzemy jak najszerszej grupy osób. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj tutaj po to, aby przedstawić Państwu informację o powołaniu sztabu okręgowego. Za decyzją o powołaniu sztabu krajowego powstał w poniedziałek również sztab regionalny. Dzisiaj my informujemy wszystkich mieszkańców Sejmiejszczyzny, Augustowszczyzny, Suwałk i powiatu suwalskiego o tym, że taki sztab okręgowy na tym terenie będzie funkcjonował. Jak Państwo wiecie, na dzień 10 maja zostały zarządzone wybory na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej. Nasza kandydatka Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, która posiada również poparcie Partii Zielonych, Inicjatywy Polski Barbary Nowackiej oraz Nowoczesnej, ubiega się tym urząd. Chcieliśmy dzisiaj serdecznie prosić wszystkich mieszkańców tego okręgu Sejmiejszczyzny, Augustowszczyzny i Suwałk o włączenie się w akcję poparcia dla tego kandydata, jakim jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Chcemy Państwa zachęcić do zbierania podpisów pod listą poparcia naszej kandydatki. Takie listy znajdują się w naszym biurze. Proszę się po nie zgłaszać. I również każdy, kto chciałby włączyć się w akcję umieszczania na swojej nieruchomości bądź posesji ogrodzeniu banerów, serdecznie prosimy o zostawienie takiego kontaktu. Specjalnie dla Państwa uruchomiliśmy skrzynkę podlaskie.dla.kidawy@gmail.com, jak również numer telefonu 661 975 460. Wszystkie informacje na temat bieżącej kampanii dostępne są pod adresem #kidawa2020. Chciałam też przedstawić skład sztabu. Sejmiejszczyznę reprezentuje pan przewodniczący Andrzej Ostrowski i Waldemar Kwaterski, Augustowszczyznę Leszek Cieślik, Suwałki i Suwalszczyznę Anna Naszkiewicz i Jacek Niedźwiecki. I serdecznie proszę, Jacek, o kilka słów na temat informacji dostępnych w biurze. Ja w szczególności zapraszam wszystkich wolontariuszy do pomocy w zbieraniu podpisów poparcia dla kandydata na prezydenta, panią Kidawę-Błońską, Małgorzatę Kidawę-Błońską. Biuro jest czynne codziennie od godziny 8:30. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą pomóc w wygraniu naszej kandydatce. I prosimy o komentarz polityczny Leszek Cieślik. Wierzymy, że nasza kandydatka uzyska bardzo, bardzo dobry wynik, wygra wybory i sądzę, że naprawdę jest dobrym kandydatem, osobą, która z jednej strony nie poddaje się naciskom różnego rodzaju, a z drugiej strony jest taką osobą miłą, sympatyczną, ma piękny uśmiech i ma bogate rodowe doświadczenie, jeżeli chodzi o pełnione funkcje przez swoich poprzedników, prawnuczka prezydenta Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej, pana prezydenta Wojciechowskiego, ministra premiera Grabskiego, prawnuczka, więc wydaje się, że ona też, a my jesteśmy przekonani, że ona będzie najlepszym kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej i 10 maja myślę, że wybory oczywiście naszym zdaniem nie rozstrzygną się w pierwszej turze, na pewno będzie druga tura, a w drugiej turze nasz kandydat Małgorzata Kidawa-Błońska będzie na pierwszym miejscu.